Dzień dobry. Zapraszamy na rozmowę w ramach cyklu Włączamy wiedzę, wyłączamy tabu, w którym podejmujemy tematykę życia intymnego osób z niepełnosprawnością, czyli mówimy o ich seksualności i rodzicielstwie. Cykl jest inicjatywą Fundacji Avalon i jest realizowany w ramach projektu Sexon. Dziś moim gościem będzie Małgorzata Żbikowska. Aktywna zawodowo mama i żona. Dzień dobry, Małgosiu. Bardzo mi miło Ciebie dzisiaj gościć. Dzień dobry, mi również. Słuchaj, usłyszałam wczoraj podczas naszej rozmowy, że córka nazywa Cię kochaną mamulką. Opowiedz o niej coś więcej. Córka ma na imię Julia. Urodziła się wspaniałego dnia, 14 lutego. Więc jest takim prezentem na walentynki. Skończyła 3,5 roku teraz. Szykujemy się do kolejnego kroku milowego w naszej rodzinie, czyli do przedszkola. I no jest naprawdę wspaniałym, dla mnie wspaniałym darem i takim, i taką motywacją do tego, żeby pokonywać różne swoje ograniczenia i codziennie, mimo jakichś trudności, wstawać rano, zaciskać zęby i naprawdę, no po prostu dla niej żyć. Powiedz nam, jak to jest być pracującą mamą? Nie jest to łatwe. Ja jak myślałam jeszcze o sobie, zanim wyszłam za mąż, zanim byłam w związku, myślałam, że jeśli zostanę mamą, to będę mogła się poświęcić temu bez reszty, ale jak już jakby to się stało, to faktycznie potrzebowałam bardzo aktywności zawodowej. Okazało się, że takie samo siedzenie w domu z dzieckiem jest dla mnie trudne. I że potrzebuję takiej odskoczni, potrzebuję takiego poczucia, że oprócz bycia mamą mogę się spełniać zawodowo. Tym bardziej, że praca była dla mnie zawsze taką formą terapii, taką formą aktywizacji też. I bardzo lubiłam pracować, gdziekolwiek by to nie było. Więc wiedziałam po urodzeniu Julci, że ta praca cały czas będzie dla mnie ważna i że w pewnym momencie, jak już będę gotowa, to wrócę do pracy. W związku z tym po okresie urlopu macierzyńskiego wróciłam do pracy i nie byłam pewna od razu, czy sobie poradzę, bo jednak cały etat w pracy i cały etat w domu przy dziecku. Nie było łatwo to wszystko pogodzić, ale ponieważ no, mam męża, który jest dla mnie ogromnym wsparciem, mam rodziców i teściów, którzy też zawsze służą pomocą, udało nam się jakoś to logistycznie opracować. A jak mąż pomaga? Mąż pomagał od zupełnie pierwszych chwil, kiedy po porodzie po prostu nocował ze mną w szpitalu. Mieliśmy taką możliwość i salę do przebywania rodzinnego. I faktycznie razem ze mną uczył się tych czynności. I to było dla mnie ważne, że jakby od początku był przy mnie i wsłuchiwał się też w moje potrzeby, czego ja potrzebuję, czego nie jestem w stanie zrobić sama, to wtedy on to robił. No oczywiście, jeśli chodzi o taką naszą codzienność, no to bierze na swoje barki wszystkie takie czynności, które wymagają siły fizycznej, jak sprzątanie, robienie zakupów i przywożenie ich do domu. Trochę też nauczyłam go gotować i okazało się, że on to lubi. Chciałam zapytać, wiem, że zostajesz też sama w domu z córką, czyli mąż jest potrzebny, ale niekonieczny w opiece nad dzieckiem, prawda? Tak, faktycznie. Trochę to trwało od początku, od czasu, kiedy urodziła się Julia, żebym sobie poukładała to miejsce, w którym mieszkamy tak, żeby było dla mnie dostępne i żebym czuła się w nim bezpiecznie i miała poczucie, że wszystko mogę przy dziecku zrobić. I od początku
staraliśmy się tą przestrzeń przystosować, zaczynając od takiej banalnej rzeczy jak łóżeczko dla dziecka. I jakby wokół takich czynności ta moja aktywność się kręci, tak? Że muszę, najpierw tworzę sobie warunki w domu takie bezpieczne. Mam jedną niższą półkę, gdzie trzymam wszystkie na przykład jakieś potrzebne rzeczy do jedzenia. Mam regał z ubraniami dla niej też taki, gdzie sięgnę, więc staram się stworzyć tą przestrzeń taką w miarę bezpieczną dla mnie, żebym mogła w domu z nią być sama. I schody zaczynają się jakby poza domem, bo faktycznie jak już z nią wychodzę, to już się stresuję. Staram się też to robić i czasem tak jest, że po prostu muszę sama. Ale wtedy jadę samochodem, metodę napakowanie córki i siebie też opracowałam, także jeździmy samochodem. A co cię najbardziej stresuje w takim wyjściu z domu? W takim wyjściu z domu stresuje mnie to, że spotkam jakąś przeszkodę, której nie będę w stanie pokonać. I boję się takiej bezradności, bo jak jeszcze jestem sama, jest mi łatwiej prosić też o pomoc. Natomiast jak mam pod opieką dziecko, to ta bezbronność u mnie w moim odczuciu wzrasta podwójnie, bo po prostu oprócz tego, że ja nie daję rady, to wiem, że jakby moje dziecko też nie da rady, prawda? No bo nie pójdzie gdzieś samo, musi ze mną pokonać na przykład jakąś trasę, więc najbardziej boję się takich przeszkód, które gdzieś tam na trasie pokonamy. Najczęściej spotykamy je na placykach zabaw. Nie lubię placów zabaw, mówię to chyba pierwszy raz publicznie. Zdecydowanie ich nie lubię, to są miejsca zupełnie dla mnie niedostępne, najczęściej zapiaszczone, więc nie jestem w stanie nawet dojechać do jakichś miejsc, gdzie Julka chce się pobawić. Mają najczęściej różne wysokie konstrukcje, na które dzieci się lubią wspinać i ja wtedy tracę kontrolę nad sytuacją, bo nie jestem w stanie asekurować córki. Więc tata zdecydowanie jest od placyków zabaw i od takich wyzwań w terenie, a ja zdecydowanie jestem od takiej walki z nudą w domu. Na placykach zabaw pojawiają się rodzice i dzieci. Czy Jula wtedy zauważa, że jej mama jest na wózku? Nie. Na placykach zabaw ona jest zupełnie czym innym zajęta. Mhm. Ona jest zajęta zabawą, teraz wchodzi w taki okres nawiązywania relacji głównie z dziećmi starszymi, bo jakby młodsze i jej rówieśnicy mniej gadają niż ona, więc ona się nimi nie interesuje, więc jest bardziej tym typem malucha, który biega za starszakami i tam zagaduje. A czy pytała ciebie na przykład, dlaczego jej mama jest na wózku? Tak. Miała wtedy 2,5 roku i pamiętam, że to było w jakiejś takiej sytuacji w ogóle niezwiązanej z rozmowami poważnymi, ani nie byłyśmy u lekarza, ani nie rozmawiałyśmy o zdrowiu, prawda, tak sobie ja tłumaczę, co by jakoś jej skojarzenia na ten tor jakoś popchnęły. Po prostu tak. Coś robiłyśmy innego i zapytała: mamo, dlaczego ty nie chodzisz? Albo mamo, dlaczego siedzisz na wózku? Bo to słowo wózek jakby się przewijało cały czas w naszych rozmowach, no bo najpierw ona miała swój wózek, który lubiła, a potem jak zaczęła chodzić, czy zostawałyśmy same w domu, to często jej mówiłam: poczekaj, mama musi usiąść na wózek, jak coś chciała. Więc przyzwyczajałam ją do tego, że ten wózek jakby w mojej codzienności jest bardzo ważny. I zapytała i ja oczywiście jej opowiedziałam wszystko mądrymi słowami, dlaczego tak się dzieje, bo nie lubię tłumaczenia, że ktoś ma chore nóżki. Uważam, że do dzieci trzeba mówić mądrymi słowami. Czasem włącza jej się taki ton smutny. I pyta ze smutkiem w oczach: ale mamo, ale czy ty jesteś chora? Na przykład tak pyta. I ja wtedy staram się jej tłumaczyć, że nie jestem chora. No zobacz, jak jest się chorym, to
to leci katar z nosa, to mamy kaszel i gorączkę. I ona i staram się, żeby jak najszerzej pokazywać jej tą perspektywę, że, mhm. że ta niepełnosprawność, no to no z jednej strony jest takie ograniczenie, no i jakieś schorzenie, prawda? Ale z drugiej strony to nie jest tak, że ja jestem ciągle chora. Nie chcę, żeby ona tak o tym myślała, prawda? Że jestem chora i po prostu już nic ze mnie nie będzie, nie wychodzę z domu, tylko się kładę na tym łóżku, wózek po prostu chowam gdzieś pod kołdrę też i koniec ze mną, tak? Po prostu trumnę szykować. Chciałabym zapytać, jak to było z twoją decyzją o macierzyństwie? Czy ona się spotkała z akceptacją bliskiej rodziny, znajomych, czy dziwili się waszej decyzji? Bo to była wasza wspólna, prawda, decyzja. Czy dziwili się decyzji o tym, że chcemy mieć dziecko? Nie, nie, o dziwo nie. Bardziej chyba większe było zdziwienie na tym etapie, kiedy powiedzieliśmy, że chcemy być razem i bierzemy ślub. To raczej była taka właśnie powszechna konsternacja, no jak to, no tak, jak sobie tam chodzimy do kina i się spotykamy, no to jeszcze, ale ślub, w ogóle, że małżeństwo, że taka odpowiedzialność do końca życia. Ale prawda jest taka, że po prostu moja ciąża była naprawdę zupełnie idealna i bezproblemowa. Nawet nie miałam mdłości, po prostu brzuch, rósł mi brzuch i jakby naprawdę ja chodziłam do pracy, co prawda już potem jakoś tak w połowie stwierdziliśmy z mężem, że warto po prostu może trochę przystopować i poszłam na zwolnienie, ale w ogóle drugi trymestr to był dla mnie okres takiej siły, ja miałam takiego powera, naprawdę nigdy wcześniej i nigdy potem już tak się nie czułam, to było niesamowite. I faktycznie taki najbardziej uciążliwy okres to już była końcówka, ostatnie 6-7 tygodni, ponieważ już brzuch urósł mi na tyle, że ciężko mi było siedzieć na wózku. To moje siedzenie musiało się odbywać albo, prawda, w takim pochyleniu, żeby tą Julkę tutaj usadowić, albo w jakimś rozkroku, bo ona mi się tu nie mieściła między udami w takiej pozycji, jak siedzę teraz, więc już poruszanie się na wózku sprawiało mi problem i właściwie przestałam wychodzić z domu. Tylko mąż albo tata mnie wozili na badania i też musieli mnie wozić i w ogóle mnie popychać, co było dla mnie straszne, ale faktycznie ja nie byłam w stanie na przykład podjechać pod taki podjazd, bo nie mogłam się pochylić, prawda, żeby wykonać ten ruch, więc byłam zupełnie taka zdana na ich pomoc. Ale naprawdę, jeśli chodzi o nie miałam żadnych jakichś ubocznych problemów. Miałam taką dobrą, myślę, dobre prowadzenie ciąży i takie systematyczne badania, które były też ważne, więc dobrze dobierane jakieś tam suplementy, więc naprawdę, jeśli chodzi o ciążę, to wspominam ją bardzo miło i trudno mi tutaj z jakimiś może bardziej rozbudowanymi radami się zwracać, bo każda ciąża jest inna i jakby... A jeżeli chodzi w ogóle o ginekologów, o dostosowane gabinety, trafiałaś zawsze na takie, które były dostosowane do twoich potrzeb, czy dłużej szukałaś? Jeśli chodzi o sam gabinet, to tak jak sobie staram się przypomnieć, to chyba ani razu nie byłam w takim zupełnie dostosowanym gabinecie do moich potrzeb. Chyba ani razu nie usiadłam na fotel, który się sam opuszczał. Akurat tak trafiałam, chociaż no ja miałam o tyle dobrą sytuację, że mój mąż miał ubezpieczenie prywatne i w trakcie ciąży korzystałam z ubezpieczenia prywatnego, jeśli chodzi o takie badania, które były potrzebne do zrobienia. Natomiast prowadził moją ciążę lekarz w ramach NFZ-u przy szpitalu. I tam różne były sale, do różnych sal trafiałam i nie było tak super dla mnie dostępne te sale, bo albo było gdzieś za wąsko, albo właśnie musiałam się wdrapywać na ten fotel, albo korzystałam z leżanki, ale generalnie nie to chyba było dla mnie najważniejsze, jakie są warunki takie fizyczne. Ważniejsze było dla mnie, jak się mną zaopiekuje lekarz, jaką on stworzy atmosferę. I czy będę czuła się bezpiecznie po prostu tutaj pod jego opieką i to akurat w trakcie prowadzenia ciąży się udało. No po tym wszystkim muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Czy rodzice Julii
mają w planach drugie dziecko? Mamy w planach, tak. Super. Dacie nam znać? Damy. Dziękujemy za wysłuchanie rozmowy w ramach cyklu Włączamy wiedzę i wyłączamy tabu. Wszystkie filmy będzie można obejrzeć na kanale YouTube Fundacji Avalon. Po więcej informacji o samym projekcie Sexon zapraszamy na oficjalną stronę na Facebooku projektu Sexon.